Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku projektowania nowej ery. Dzisiaj na temat kuchni przyszłości, jak będzie wyglądać kuchnia przyszłości, jakie są moje poczucia, jaka jest tendencja ku temu, w jakim kierunku idą producenci oraz wytwórcy różnych sprzętów czy technologii pod to. Zaczynamy. Kochani, przede wszystkim na pewno, jeżeli chodzi o nasze kuchnie, to my będziemy szukać jak największego uspójnienia, takiej synergii z pomieszczeniami dziennymi. Czyli jeżeli mamy salon, to my go będziemy open space'em łączyć z kuchnią tudzież jadalnią. Dlaczego tak się dzieje, kochani? Ponieważ każda bariera, czy to ściany, czy to kolory, czy to odcięcia, nie tyle powoduje stres dla umysłu, który akumuluje się w nas, co powoduje negatywne implikacje na każdej innej płaszczyźnie naszego życia, ale także po prostu designersko jest to niewłaściwe. Czyli my szukamy otwarcia po to, żeby sobie nie tworzyć niepotrzebnych, nie tyle designerskich przegródek, ale także wewnątrz naszego umysłu. Przepraszam. Słuchajcie, kochani, czyli tak, wiemy, że tendencja będzie do tego, że kuchnie będą się zespójniać, uspójniać i przenikać z innymi częściami do tak zwanego relaksu, czy nawet i produktywności. Kochani, jeżeli chodzi o kolory, tutaj te wszystkie ornamenty drewniane, te wszystkie okleiny, te wszystkie quasi skandynawskie kuchnie będą troszeczkę odchodzić. Dlaczego? Ponieważ tam są zastosowane czy to odcienie przykładowo białego, czy to bardzo jaskrawe zestawienia kolorystyczne, czy to poszatkowane, które powodują nasz dyskomfort, dlatego my od tego będziemy odchodzić, dlatego będzie taka tendencja, jakie są moje poczucia. Kochani, na pewno te kuchnie będą ziemiste, czyli kolory będą jak najbardziej zbliżone do tych, które występują na polu czy na dworzu, a nawet i na dworze. Kochani, to wszystko, co może nam zagwarantować cała paleta, cały przekrój występujących w naturze, że tak się wyrażę, to wszystko będziemy wpuszczać do naszego domu po to, żeby uspójnić także, czyli połączyć w jedną całość, żeby to się wszystko ładnie przenikało z jednego do drugiego, tego, co jest na zewnątrz. W zależności od tego oczywiście, w jakim regionie my posiadamy nieruchomość czy nieruchomości, w tą tendencję zalecałbym, żebyśmy szli. Jeżeli chodzi o całą filozofię, kochani, to na pewno będziemy już stopniowo odchodzić od klamek, pochwytów, uchwytów. Ja wiem, że to jest praktyczne, ale zdecydowanie lepiej wygładzone dla naszego umysłu będzie to, że my będziemy mieć te wszystkie rzeczy otwierane bez różnego rodzaju szpetnych ornamentów na zewnątrz. Dopuszczalne są oczywiście w nowej erze projektowania różnego rodzaju na przykład klameczki, uchwyciki. Lepiej, żeby były obłe, jeżeli takowe występują. W kuchniach jeszcze etapem hybrydowym ku zupełnemu wynivelowaniu jakichś klamek są jeszcze takie ukryte pochwyty, które są drążone w szafkach, to na pewno jeżeli chodzi o filozofię. Jeżeli chodzi o całą ergonomię, my będziemy wraz ze wzrostem naszej świadomości odchodzili od pewnego typu gotowania, dlatego te kuchnie będą się robić coraz bardziej kompaktowe pod względem przechowywania, także magazynowania żywności. Będziemy wybierać coraz to mniej skomplikowane potrawy, coraz to łatwiejsze w przygotowaniu, ze względu na to, że coraz bardziej będziemy świadomi tego, co my potrzebujemy, przepraszam, zapodać naszemu organizmowi, przepraszam, żeby go odżywić w odpowiedni sposób. Także świadomość, jeżeli chodzi o systemy żywieniowe, będzie wzrastać. Dlatego tutaj ilość tego miejsca do przechowywania i do magazynowania będzie na pewno się kurczyć. Tutaj nie chodzi o to, żeby wyeliminowywać wielkie lodówki z francuskimi drzwiami itd., itd., ale na pewno to zostanie jak najbardziej, tylko że już pozbędziemy się tak zwanego chomikowania, przepraszam, jeżeli tak się wyraziłem kolokwialnie, w naszych kuchniach, dlatego ta okowa tych szafek będzie się kurczyć, tak jak powiedziałem już w przód. Kochani, jeżeli chodzi o systemy podgrzewania,
w ogóle potraw, no wiadomo, oczywiście najlepiej by było jeść wszystko surowe, bo to jest korzystniejsze dla naszego organizmu, ale także oczywiście żyjemy w normalnym świecie, nie jakimś wyidealizowanym, nie w odlecianym świecie. Dlatego tutaj producenci, i na pewno wymienię jednego, który jest absolutnym pionierem. Wydaje mi się, że już wspominałem o tej firmie. Tutaj to nie jest reklama, to jest ukłon 100% w tą rodzinną firmę, to jest Gaggenau. Bogata tradycja, najwyższa jakość, absolutnie, to mogę zagwarantować. Oni idą już z nurtem nowej ery projektowania, tam są zastosowane okładziny, czy to lodówek, czy to chłodziarek, czy urządzeń na wino. Płyt, już tutaj jest do wyboru oczywiście gaz, indukcja, idziemy w kierunku indukcji, wybieramy mniejsze zło, czy to zmywarki, czy wszystko tutaj jest, lepsze spasowanie, lepsze materiały. Tutaj na pewno, jeżeli chodzi o higieniczność, to oni stosują już tutaj najwyższej jakości te okładziny wewnętrzne, przykładowo w lodówkach, które są swego rodzaju antyseptyczne, także systemy, które utrzymują te wszystkie produkty, które są przechowywane w jak największej, jak najwyższej, jak najdłuższej jakości, jak to jest tylko możliwe. No ale oczywiście to jest wszystko ładnie, wszystko opakowane, także można to montować, nazwę to lico, czyli można wytworzyć z tego lico. To wszystko można sobie też obudować całkowicie lub częściowo, w zależności od tego, jaki design będzie pożądany już we wnętrzu. Kochani, jeżeli chodzi o podgrzewanie, jeszcze do tego wrócę, to jest bardzo ważne. No to ta firma tutaj jest wyjątkowo pionierem. Na pewno są jeszcze na rynku, ale nie polecam jeszcze, ponieważ tam jakość tego wszystkiego jest dyskusyjna. Tutaj jest jednak dożywotnia niemalże gwarancja. Stosowanie rozwiązań indukcyjnych, które mogą być pod zewnętrzną okładziną, przykładowo wyspy lub blatu. Czyli montuje się specjalne systemy, które oddziaływują poprzez indukcję na przykład na naczynia, które są położone, tylko że one są położone na przykład na kamieniu, na przykład na spieku. Nie widać żadnego czarnego lustra, że tak się wyrażę, gdzie kładziemy, tylko są guziczki lub kureczki delikatnie ukryte w odpowiednim miejscu. To też daje świetną spójność, nie tylko designerską, ale także odbiór naszego umysłu. My sobie kładziemy w przeznaczonym do tego obszarze, że tak to już ujmę, bo to już nie są miejsca, tylko to są obszary, gdzie w dyskretny sposób można to wszystko włączyć i na zasadzie indukcji już wywoływać wrzenie, gotowanie czy podgrzewanie. Jeżeli chodzi o gaz, kochani, wiecie, jak ja się zapatruję do tego, wiecie, jak ja się zapatruję do różnego rodzaju implantów, innych rzeczy. No gaz niestety, kochani, wywołuje większą możliwość zapadnięcia na różnego typu choroby, nazwę to mentalne albo neurologiczne. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju, tak jak i wszczepy w nasz organizm, tam zawsze dochodzi do rozpadu tych cząsteczek. To jest także ta filozofia nowej ery, nie tylko nowej ery projektowania, nowej ery w ogóle. I dochodzi do zatrucia organizmu, dlatego ten gaz jest mniej pożądany w domu, aniżeli indukcja, wybieramy zawsze mniejsze zło, ponieważ podczas gotowania, kochani, ten gaz będzie się ulatniać i rozchodzić po wszystkich pomieszczeniach, a ta indukcja będzie działać tylko w sposób punktowy. Dlatego jeżeli sobie ktoś coś postawi na takiej płycie czy na obszarze indukcyjnym, no to wówczas może się udać gdzieś indziej i to nie będzie miało takiej implikacji. Jeżeli chodzi o oddziaływanie na żywność, tutaj wyłącznie chodzi o to, żeby działać na cząsteczki wody po to, żeby zmienić ich stan skupienia. Dlatego nie widzę w tym żadnego zagrożenia. Tutaj na pewno gałąź rozwoju świadomości jest w tym temacie. Na pewno nikt nie podda tego pod dyskusję, ponieważ zarówno aspekt naukowy, jak i świadomościowy tutaj mogę ręczyć za to rozwiązanie. To jest mniejsze zło aniżeli gaz. O kolorach powiedziałem, o open space powiedziałem. O uchwytach, ale raczej braku ich powiedziałem, o tej ukrytej już indukcji, przez to możemy zrobić sobie kuchnię, która nie do końca wygląda jak kuchnia. To też nie chodzi o to, żeby wytworzyć z tego miejsca jakiś dziwny kącik, gdzie nikt się nie będzie mógł odnaleźć. Rzeczywiście, hybrydowo ten kształt będzie
wyglądać, czyli będą blaty robocze. Na pewno, jeżeli chodzi o blaty robocze, będziemy przesuwać to w kierunku wysp. Czyli będziemy mieć wyspę, która będzie bardziej praktyczniejsza. Zachowany zostanie złoty trójkąt, czyli oczywiście musimy wprzód umyć dany produkt, wyciągnąć go w ogóle z lodówki, umyć dany produkt i dopiero go obrobić termicznie, jeżeli tutaj wchodzi w grę obróbka termiczna, a jeżeli nie, no to także tutaj jest blat w tym trójkącie złotym zachowanym tej ergonomii. Dlatego tutaj jest raz, dwa, trzy, wszystko to trzy to jest dobrze, ale też trójkąt to jest świetne rozwiązanie, ponieważ ta motoryka, którą my mamy, że tak powiem, już wytworzona, już jakby odkryta przez Da Vinci'ego, ona tutaj ma zastosowanie, dlatego to na pewno. Kochani, wnętrza, jeżeli chodzi o wszystkiego rodzaju naczynia, garnki i tak dalej, my będziemy już redukować tego ilość ze względu na to, że po pierwsze, lepszej jakości już powstają rzeczy. Tutaj jest też pewna francuska firma na Le i dalej nie chcę reklamować. Znam te naczynia wszystkie, one są wytwarzane, też to jest rodzinna firma, wytwarzane w sposób tradycyjny, z bardzo dużą pieczołowitością, dlatego można mieć przykładowo 3 lub 4, w zależności od tego, jaka pojemność, jaka funkcja, i przez to automatycznie jest popychany design w tym kierunku, że jeżeli my mamy możliwość już użytkować coś 20 lat i będzie w niezmienionym stanie, jeżeli chodzi o powłoki, i niezmienionym designie takie naczynie, to też przechowywanie będzie mniejsze. Wiadomo, że my nie robimy sobie restauracji w domu, bo nie chodzi o to, żeby właśnie wytwarzać piekarnię, jeżeli chcemy zjeść chleb. Kochani, więc tutaj, jeżeli chodzi o kwestię magazynowania naczyń, na pewno tutaj będzie ta kwestia także zmniejszona, czyli gabarytowo te szafki do magazynowania będą zmniejszone ze względu na niezbędniki, które będziemy posiadać, czyli będzie ich po prostu mniej. Także jest tutaj bardzo fajna niemiecka firma z korzeniami szwajcarskimi, która wytworzyła pewien garnek system, dobrze wiecie, o którym mówię, w którym można przygotować różnego rodzaju rzeczy i ładnie można go wyeksponować na blacie albo też na szafce, która się wsuwa w jakąś szafkę w kuchni, to tam na pewno to jest swego rodzaju bardzo fajne urządzenie, gdzie można dużo rzeczy w zdrowy sposób zrobić. Tam są też zastosowane fajne powłoki i tak dalej, i tak dalej. Kochani, jeżeli chodzi o inne przybory typu zestawy, typu sztućce, talerze, szklanki, kieliszki i tak dalej, no to tutaj w zależności od tego, jaka jest ilość domowników, to będziemy przetrzymywać na pierwszy chwyt. Jeżeli od czasu do czasu sporadycznie, tak zwane od święta, robicie sobie coś większego, to już będzie przechowywane w innych częściach domu, schowane i tak dalej, i tak dalej. Cena tego wszystkiego, kochani, jest już na tyle ergonomiczna, że my możemy sobie pozwolić na najwyższej jakości utylizja, które użytkujemy na co dzień, takie, żeby one były odpowiednie, jeżeli chodzi o stopnie zmywania, czy też stopy, z jakich są wytworzone. Te rzeczy, które są od wielkiego dzwonu, że tutaj też tak użyję ciekawego sformułowania, wtedy można już troszeczkę niżej budżetowo na pewno zaopatrzyć się, przechowywać gdzieś indziej. Jeżeli chodzi o powłoki, które będą występować na kuchniach, kochani, to one już są antybrudzące się, łatwo czyszczące i odporne na mikroodpryski, ponieważ my w kuchni jednak operujemy ciężkimi przedmiotami, żeliwne garnki, czy to jakieś noże. Więc to wszystko producenci, ale także generalnie już cała filozofia zmierza do tego, żeby zabezpieczyć to, żeby nie było efektu ciągłego uszkodzenia czegoś, a potem wymienienia, bo bardzo ciężko jest dobrać potem przykładowo malowane elementy, które z biegiem tygodni, miesięcy, już w ogóle nie mówię o latach, zmieniają kolor, więc tutaj trzeba by było robić rewitalizację całych frontów, dlatego to jest na pewno już w taki sposób powlekane. Lub jeżeli tutaj wychodzi aspekt indywidualnego tworzenia takiej kuchni, tutaj stolarnia już w odpowiedni sposób, powtórzę, zaopatruje te zewnętrzne powierzchnie, nazwijmy to fronty,
fronty w tych kuchniach, jeżeli chodzi o formy, kochani, to już to Wam powiedziałem. Ja tutaj widzę dualistyczny oddźwięk, jeżeli chodzi o kuchnię. Przede wszystkim część do przechowywania i magazynowania będzie na jednej ścianie, część do przygotowywania powinna być według nowej ery projektowania na wyspie. Ta wyspa ma dwojaki także charakter, bo z drugiej strony można wytworzyć tak zwany kącik śniadaniowy i na pewno integrować się z kimś, kto jest po drugiej stronie. Ze względu na to, tak jak powiedziałem, że my uspójniamy wszystko, nie występuje dziura komunikacyjna, czyli żadna osoba, która jest w nowoczesnej kuchni według nowej ery projektowania, nie jest wykluczona z jakiegoś elementu życia, który aktualnie się dzieje. Czyli nie chodzi o to, że my wkładamy kogoś do zamkniętego pomieszczenia, jak to teraz jeszcze można zaobserwować, i ten ktoś siedzi, przepraszam znowu za zwrot, w garach i jest wykluczony, tylko my tutaj już to uspójniamy, tworzymy wspólną przestrzeń do tego dialogu, bo chodzi o to, że ta przestrzeń ma na nas oddziaływać, a to nie chodzi o to, że mężczyzna czy kobieta, którzy aktualnie znajdują się w kuchni i przygotowują coś, będą wykluczeni z dalszych części, bo to jest dom i my musimy się raczej uspójnić, aniżeli rozspójnić. To nie chodzi o to, że ktoś kogoś drażni w tym domu, bo to wówczas nie jest dom. Kochani, dalsza kwestia, jeżeli chodzi o organiczność form. Tak jak powiedziałem i tak jak powtarzam, ostre kąty, w ogóle ostre formy, czy to kanciaste, wywołują stres. My tutaj będziemy już przechodzić do bardziej organicznych. Jak najbardziej to wszystko będzie zmywalne, to wszystko będzie naturalne, to wszystko będzie z fajnymi, ekologicznymi, bardzo trwałymi powłokami. W zakładce społeczność pojawią się ryciny, które generuje z programami sztucznej inteligencji, żeby jak najbliżej pokazać ten kierunek nowej ery projektowania, który już jest. Na razie jeszcze w wersji hybrydowej, za niedługo, za kilkaset dni będziemy już bardziej wchodzić coraz bardziej, bo widzę, jak się to tendencyjnie układa. To jest raz, a dwa, to już wiem, bo sobie to poczułem, jak to będzie wyglądało. Kochani, jeżeli chodzi o oświetlenie, tutaj większej filozofii nie ma. Na pewno te kuchnie będą bardziej już ozdobne, czyli występowanie horyzontalnych taśm LED przykładowo pod wyspami, czy tam w cokołach, na przykład jeżeli występuje kuchnia, która jest licowana czy oparta o jakąś ścianę, czy w innych elementach po to, żeby nadać klimat. Jeżeli chodzi o przygotowywanie jedzenia, tutaj nowa era wyklucza absolutnie jasny kolor. My schodzimy z temperaturą barwy w dół. Jest to nam niepotrzebne, żeby była wysoka temperatura barwy. My sobie robimy klimat, bo to ma być uspójnione, tak jak powiedziałem, ze strefami relaksacyjnymi, czy nawet produktywnymi, jakimiś częściami wydzielonymi gabinetów lub salonami, tak jak właśnie to powiedziałem przed sekundką. Kochani, jeżeli chodzi o wszystkie inne kwestie, które dostawiamy do kuchni, przykładowo hokery, stule czy krzesełka, tutaj zwyczajowo, tak jak powiedziałem, stosujemy 3 lub 5 w zależności od tego, czy to jest duża kuchnia, czy już monstrualna, to na pewno nie parzyście. To jest bardzo ważne. My starajmy się wyeksponować w tej kuchni coś, co jest dla nas ważne. Jeżeli ktoś jest zapalonym kawiarzem, to stawiamy kawiarkę rzeczywiście w centrum. Tutaj oczywiście taką do naturalnych kaw, tutaj już nie odchodźmy w te różne pseudonowoczesne wynalazki. Tutaj stosujemy prawdziwą kawę. Kawa ma generalnie bardzo, bardzo, ale to bardzo pozytywny oddźwięk na nasz organizm. Jeżeli wypijemy kilka kubków czarnej kawy, to więcej z tego będzie pożytku, aniżeli szkody. Dlatego tutaj ten aspekt jest ogarnięty. Jeżeli ktoś lubi przykładowo także zdrowo się odżywiać i są jakieś wyciskarki wolnoobrotowe i tak dalej, postawmy tutaj, drodzy, na to, żeby były jak najbardziej designerskie, wyeksponujmy je, ale nie róbmy sobie wystawki na żadnym blacie czy na żadnej wyspie ze zbyt wielu elementów, bo to będzie powodowało tylko i wyłącznie zmęczenie naszego umysłu, zły odbiór naszego umysłu, zarówno jeżeli chodzi o występowanie czynników chaotycznych, ale także designerskich. No i tu już nie mówię o tym, że kwestie higieniczne też będą kuleć ze względu na to, że to jednak jest strefa brudna, która powinna być czysta i my musimy zagospodarowywać to w odpowiedni sposób. Drodzy, bardzo ważna rzecz. Ja od
wielu lat obserwuję karygodne zachowanie. Nie piję generalnie alkoholu, ale bardzo lubię dobre wina i znam się na nich. Wiem, jak się to gryzie, że tak powiem. Nie zjadłem na tym zębów, ale kilkaset lub kilka tysięcy butelek na pewno spróbowałem. Ważna rzecz. Spieszę wytłumaczyć, o co chodzi. My, winiarki, nigdy, ale to absolutnie nigdy nie robimy w kuchni ze względu na wahania temperatury. Nawet najlepsze firmy, to wam muszę powiedzieć, to można organoleptycznie zweryfikować, nie będą w stanie zagwarantować nam wahnięcia temperatur tych butelek, które będą ustawione wewnątrz tej chłodziarki na wina. Taką chłodziarkę można wkomponować w miejsce, gdzie jest stabilniejsza temperatura, czy to pod schodami, czy to w ogóle gdzieś w innym pomieszczeniu, ponieważ nie używamy alkoholu na co dzień, a przynajmniej nie powinniśmy. Dlatego można się potrudzić już i zadać sobie ten wysiłek, i to jest nowa era projektowania, żeby pójść, utrudnić sobie nawet dostęp po to, żeby to będzie dla naszego zdrowia, to będzie dla temperatury wina, bo w zależności od tego, jaki mamy kolor, jaki mamy szczep, to wszystko musi mieć stabilną, lecz różną temperaturę, w zależności od tego oczywiście, tak jak wam wymieniłem, ale to nie może być w kuchni, bo jednak jeżeli byśmy włączyli, czy to piekarnik, czy to nawet by to było licowane z lodówką, czy gdzieś indziej, tutaj mamy już wysokie temperatury, tu są agregaty, tu są skoki tego, a przez to ta temperatura w tej chłodziarce nie jest możliwa do zagwarantowania, niezależnie od tego, jaki przedstawiciel jak najcudowniejszej firmy wam to powie, i ja wam ręczę z własnego przykładu, można sobie zrobić próby w takich sklepach, wziąć termometry po pewnym czasie lub nawet we własnych domach na przestrzeni lat. Tam zawsze będą skoki, a jeżeli ktoś chce wydobyć odpowiedni smak wina, już bawi się w dekantyzację, już bawi się w odpowiednie napowietrzenie, odpowietrzenie, odstawianie tych butelek i tak dalej, i tak dalej. Tutaj kategorycznie odradzam montowanie. To jest w ogóle największy błąd. Chłodziarek na wino w kuchni. My w ogóle wkomponowujemy to w inne części, bo wino jest bardzo szlachetne, napoje bardzo wyskokowe, czy inne już niekoniecznie. Tutaj wystarczą inne urządzenia do przechowywania czegoś takiego, ale jeżeli chodzi o wino, to jest szlachetne. My to musimy w odpowiedni sposób przechowywać tak, jak dawniej to było, czyli powiedzmy w piwnicach zamków, gdzie tam była odpowiednia temperatura, i mitem jest to, że niektóre kolory, tak jak na przykład czerwone wina, podajemy ciepłe. To jest katastrofalny błąd. My podajemy w odpowiedniej temperaturze, tak jakbyśmy to wynieśli z piwnicy jakiegoś starego zamczyska. I to jest prawda. Jeżeli chodzi o białe, no to tu są już odpowiednie temperatury w zależności od tego, jakie to jest wino. No generalnie tam jeszcze występują inne typy, ale to nie jest program o winach. Od tego są o tysiącokroć więksi i bardziej doświadczeni specjaliści. Jestem tutaj szarą myszką projektową. Tylko zgłaszam, że akurat to urządzenie do przechowywania, do leżakowania generalnie też nie robimy tego absolutnie w kuchni. Kochani, jeżeli chodzi o drewno w kuchni, dopuszczalne drewno, te drewna są w odpowiedni sposób zabezpieczane poprzez już wytwórców w taki sposób, że mogą być. Generalnie, jeżeli chcecie sobie zrobić bardzo dobrą kuchnię, to warto wydać na to pieniądze, żeby to nie była jakaś dziwna płyta, która jest oblana czymś. Tutaj można już zastosować cięższe szafki, ale uwaga na kamienie, ponieważ te nawet najlepsze systemy, tutaj nie będę reklamować, bo to nie jest firma, którą uważam za godną do polecenia, nawet najlepsze austriackie systemy nie są w stanie utrzymywać pewnych ciężkich kamieni, które my sobie montujemy na okryciach, czy to kuchennych, czy to wyspy. To zdecydowanie, jeżeli chodzi generalnie o kuchnię, to wizja będzie możliwa do zaobserwowania, ta organiczna. To będzie wyglądało troszeczkę to, jak dzieło sztuki, czyli my taką wyspę lub my jakiś fragment tej kuchni będziemy już tutaj uorganiczniać. To na pewno jest zapatrywanie nowej ery projektowania, jeżeli chodzi o kuchnię.
Jeżeli chodzi o skórę, czyli te krzesełka i hokery stule, które my dostawiamy do, powiedzmy, wysep, absolutnie one nie mogą być skórzane. Absolutnie. Tutaj wchodzą w grę kwestie stresu dla umysłu, antydesignerskie, to już w ogóle cały czas to Wam powtarzam jak mantrę materiałowe. Nic się z tym nie stanie ze względu na odległość, przynajmniej fachowo zaprojektowaną od stref, które mogą być do rozchlapywania. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju zlewy czy baterie, my to wszystko zlewajmy kolorystycznie, czyli dobrze by było, żeby to było zlane, nie róbmy sobie odcięć. Każde odcięcie jest dość stresogenne, ono powoduje nam to, że nam to się odbije w umyśle. A my, jeżeli chcemy coś takiego robić, to znaczy, że my mamy też poszatkowane to w głowie, dlatego lepiej odchodźmy od tego. Są zlewy, które można stopić niemalże, to nie jest wiadomo, 1:1, kolorystycznie, bo jest duży wachlarz też bardzo fajnych zlewów na F. I je można zastosować, dobrać do czy to spieków, czy kamieni, jakie stosujemy. Przykładowo na blatach, czy na wyspach, jeżeli chodzi o krany, no to te krany także nie odcinamy. Tu można zastosować odcięcie w przypadku miedzianych, no ale tutaj chodzą oczywiście czernie, miedzie, no biele w ogóle nie stosujemy, tak jak i nie stosujemy, kochani, marmurów, mimo to, że ściągniecie sobie z pięknej Hiszpanii, powiedzmy z regionu Alicante, najcudowniejszy marmur, nawet jeżeli właściciel samej tej kopalni zagwarantuje Wam to, że on Wam to pokryje najlepszą powłoką, zawsze będzie chłonąć. Woda czy inne w ogóle ciecze zawsze znajdą dostęp do tego, jeżeli się to raz zabarwi, no to już jest sytuacja nie do odratowania, kochani. Dlatego będzie po prostu niezbędna wymiana tego. My poprzez rozwój technologii, my poprzez różnego rodzaju czy to drukarki, czy maszyny, które wytwarzają już organiczne kształty, my będziemy sobie mogli robić, tak jak powiedziałem, te kuchnie bardziej już takie hipernowoczesne. To będzie fajnie wpływało na nasz organizm. Pokażę Wam prosty przykład. Może to nie jest tak hipernowoczesne, ale chodzi mi o pewne formy. Zobaczcie sobie takiego sukulencika, pozornie bardzo nowoczesny, w bardzo kwadratowej doniczce. No, wywołuje to troszeczkę ostry oddźwięk, mimo że jest ładne. A teraz sobie zobaczcie kolejnego, który jest już w organicznej obłej. Zdecydowanie lepiej działa to na nasz umysł. Tak samo wszystkie formy, które wpuszczamy do domu, te zaokrąglenia wraz z wzrostem zdolności technologicznych, poprzez oczywiście rozwój świadomości, będą możliwe, a my to będziemy wybierać i my będziemy tego poszukiwać. To na pewno, jeżeli chodzi o kształty. Powłoki, powiedziałem, systemy świetlne. Jeszcze oczywiście ważne jest to, że my musimy mieć dobrze oświetlone strefy, a to jest tak zwany standard dawnej ery projektowania, nowe ery projektowania, także to przyjmujemy, to jest oczywista oczywistość, w miejscu, gdzie my posługujemy się przedmiotami niebezpiecznymi, takimi jak noże, czy to jakieś tłuczki, czy inne tego typu, ze względu na to po prostu, żeby nie doszło do okaleczenia lub stłuczenia. To wyłącznie to. Jeżeli chodzi o piekarniki, kochani, bo tutaj jest bardzo ważki temat, znowu ta firma, którą powiedziałem na samym początku, bardzo cudowny wręcz system, który bardzo dobrze znam z autopsji, zastosowała, czyli drzwi otwierane jak w samochodzie. Nie z góry na dół, tylko drzwi się otwierają jak klasyczne drzwi z lewej do prawej, bądź z prawej do lewej, ze względu na to, że jest o wiele łatwiej to wyciągnąć, kochani. Te drzwi się otwierają na przestrzał. My możemy sobie łatwiej to wyciągnąć. A jeżeli dawne piekarniki jeszcze, taka ta tendencja była otrzymywana z góry na dół, no to tutaj ile pań czy panów gospodyń oparzyło się, no ja osobiście, więc to jest dość niebezpieczne, to jest karkołomne, to jest ciężkie do wyczyszczenia. Także niektóre firmy, kochani, to jest też zamysł nowej ery projektowania, już stosują specjalne systemy oraz powłoki do autoczyszczenia. Polega to na rozgrzaniu automatycznego programu, oczywiście zaprogramowanego, i tam rozgrzaniu takiego piekarnika do bardzo wysokiej temperatury, kilkuset stopni, bo te piekarniki już mają możliwości grzania nawet i powyżej 300. To czyszczenie pirolityczne, to się tak nazywa,
dochodzi do pirolizy po prostu, a potem tylko jak już po 3-4 godzinach to jest wyczyszczone, ochłodzone, my sobie to możemy wyczyścić szmateczką, mamy piekarnik wewnątrz jak nowy. To jeżeli chodzi o środki, to jest troszeczkę mniej o designie. Jeżeli chodzi o, wracając do designu już, bo to też musiałem Wam oczywiście wyłożyć, bo to jest też nowe reprojektowania, tylko że jeżeli chodzi o technikalia. Jeżeli chodzi o okładziny, to tak jak powiedziałem, stosujemy, mogą występować odcień tutaj czarnego, białych raczej nie. No to absolutnie, kolory ziemiste, od ciemniejszych do jaśniejszych jak najbardziej. Łączmy sobie, kochani, jeden kolor, jedną fakturę z drewnem lub jeden kolor z jednym kamieniem lub jeden spiek z jednym kolorem. Nie róbmy sobie zbyt bardzo poszatkowanych kuchni. Chodzi o to, żeby nie występowały 3-4 elementy, ponieważ to, tak jak powiedziałem, wprowadza nam zbędny chaos. To jest niezgodne ze sztuką nowej ery projektowania. Ponieważ chodzi o to, żeby to wszystko było uspójnione, czyli mamy o synergię. Dwie pozornie sprzeczne rzeczy połączone ze sobą dają idealny efekt, czyli na przykład mamy jakiś kamień, który stosujemy na wyspie, przykładowo ciemno-czekoladowy z żyłkami i do tego stosujemy piaskowe fronty szafek. Do tego absolutnie, jak najbardziej, pasuje pewien blacik, który można zastosować z drewna, ale to już kolorystycznie musi być bardzo dobrze złapane przez projektanta nowej ery. To jeżeli macie taką potrzebę, jeżeli potrzebujecie zaprojektować coś we właściwy sposób, zarówno dla waszego umysłu, żeby nie powodować w tym miejscu akurat stresu, no tutaj nie chodzi o podniesienie poczucia własnej wartości, tutaj chodzi o ukojenie, obniżenie stresu, właściwy odbiór, czyli zniwelowanie chaosu, to zapraszam, złapcie mnie w social mediach, napiszcie e-mail lub odwiedźcie moją stronę czy stronę mojej firmy. To jestem w stanie Wam pomóc w każdym możliwym projekcie. Kochani, tyle na dzisiaj. Tak będą wyglądać kuchnie przyszłości, czyli będą bardzo kompaktowe, będą hiper nowoczesne, nie będą dziwne, będą organiczne, będą w kolorach ziemistych, będą bardzo naturalne, ich filozofia się zmieni. My nie będziemy mieć już wystawek, my będziemy eksponować jedną rzecz, która jest najbardziej nam potrzebna, ponieważ my ją stosujemy a la long, że użyję takiego zwrotu. Inne rzeczy będą absolutnie schowane po to, żeby nie robić sobie brandingu tak zwanego. To jest moje wymyślone nazewnictwo, nomenklatura, jeżeli chodzi o tą rzecz. Tak jak i książeczki odwracamy sobie brzuszkami do przodu, a nie grzbietami, po to, żeby było to ładniejsze. Tak samo i w kuchni my będziemy uciekać z mnogością i różnorodnością przedmiotów. Absolutnie tutaj już żadnych przypraw, niczego innego to nie może stać na wierzchu. To wszystko będzie pochowane, bo ten ruch nas nie kosztuje, ale ten odbiór kosztuje nasz umysł. I tutaj wprowadzamy sobie niepotrzebny chaos, tutaj wprowadzamy sobie niepotrzebne zmęczenie, bo nasze gałki oczne będą mimowolnie skakały po tych rzeczach. My będziemy szczytywać polem nawet naszych oczu. Oczywiście umysł to będzie szczytywać to, co się dzieje, więc dlatego to jest tak bardzo ważne. I przy okazji ta cała filozofia nowej ery projektowania będzie nam powodowała to, że będzie to czystsze miejsce, a ze względu na to, że to są połączone miejsca już z salonami innymi, no to porządek jest niezbędny do zachowania. No i także ergonomia. Kochani, jeszcze raz tyle na dziś. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Doceniam każdą subskrypcję, każdego lajka, każdy komentarz, każdą interakcję, ale także to, że jestem w stanie w jakiś sposób wciągnąć Was do tego nowego świata projektowania, w który już wkroczyliśmy. Bardzo się cieszę, tak jak powiedziałem, z każdego dobrego feedbacku i mam nadzieję, że stworzymy bardzo fajny agregat, bardzo fajny kolektyw ludzi, którzy są za Pan brat i pasjonatami projektowania. Tyle na dziś. Następny odcinek już za kilka dni. W shortsach będą się pojawiać praktyczne informacje już stricto, sensu stricto designerskie. Miłego dnia, miłej środy, miłego weekendu. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.